takie segmenty, jeżeli Państwo pozwolicie. Bo z jednej strony mówimy o działaniu doraźnym, które dzisiaj jest podejmowane i ja jednak, jeżeli pozwolicie Państwo, to ja poproszę naszych pracowników od tych spraw, żeby no jednak powiedzieli o działaniach, które są od wielu, wielu tygodni podejmowane, bo to nie jest tak, że podejmowane są od wczoraj, no kiwacie Państwo głową, więc myślę, że to potwierdzacie, że to tak tutaj wygląda, więc chciałbym, żeby to jednak wybrzmiało mimo wszystko. I to są te działania doraźne, o których Państwo mówicie, bo ja dlaczego chciałbym podzielić to na dwa segmenty, tak? Bo problem wody na Starym Żarnie, no ja nie sięgam tak daleko historycznie, jak niektórzy z Państwa, ale na pewno jest od dziesięcioleci, tak? Bo co do tego nie ma wątpliwości. I takim pierwszym kompleksowym, bo to też chyba Państwo przyznacie, że takim pierwszym kompleksowym rozwiązywaniem w ostatnich, powiedzmy, latach tego problemu była budowa zbiorników retencyjnych przy strefie południowej. Przy okazji został wybudowany również rów właśnie przez, do ulicy Wrocławskiej, tam jest przepompownia i dalej, tak jak Pan zaznaczył, obok Kaczej Górki, tak, bo to jest to. I też Państwo musicie przyznać, bo się nałożyły dwie rzeczy, tak, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, tak się uśmiecham do Pani, bo susza tak, to jesteśmy tutaj jak najbardziej zgodni co do tego, że dwie rzeczy się nałożyły, tak, czyli te nasze jako miasta prace związane z takim poprawą systemu melioracyjnego w tamtym rejonie poprzez budowę tych zbiorników i budowę tych rowów, no a z drugiej strony te ostatnie lata, Tak mieliśmy klimat, tak? Czyli tak ostatnie lata jednak no, pomagały temu, żeby tej wody. I być może jest tak, ja mogę się jakby trochę uderzyć we własne piersi tutaj, tu się z Państwem zgodzić, że może ta susza hydrologiczna, która postępowała, trochę nas uśpiła, tak? I to jest pewnie gdzieś tam, no bo dzisiaj natura przywróciła jakby czujność, tak? I pokazała, że jednak to nie jest tak, że już będzie problem wody został rozwiązany i został rozwiązany dożywotnio. I dlatego ja powiem o tych dwóch rzeczach. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy jednak powiedzieli, co robimy doraźnie. W większym, mniejszym zakresie to pomaga. No i druga sprawa, która jest tutaj, jest wniosek Państwa, jak rozumiem, o kolejne podejście do próby kompleksowego rozwiązania tego problemu. I ja się nie chcę wymądrzeć, bo myślę, że ani nikt z Państwa, tak przynajmniej zakładam, no ja na pewno nie znam się na hydrologii i nie będę się wymądrzał, tak, jak to ma wyglądać, czy takie pogłębienie rowu, czy inne, czy muszą być nowe rowy. Ja dzisiaj chcę tylko zwrócić uwagę tak doraźnie na jedną rzecz, o której mówią mi ludzie, którzy się na tym znają, że problem podstawowy to jest taki, że ta woda nie ma gdzie odpływać. I to jest jakby problem, nie kwestia rowu, tylko ona w dalszym ciągu nie ma gdzie odpływać. Przepompownie są, bo tu któraś z Pań zwróciła uwagę na to, że woda jest nieprzerzucana przez przepompownię. Proszę Państwa, z tych informacji, które ja mam, jest nieprzerzucana również i na Kaczej Górce przez tą małą przepompownię, ale również jest nieprzerzucana na dużej przepompowni na Odrze. Proszę zobaczyć, że stan Odry w tak długim czasie utrzymujący się na takim poziomie jest pierwszy raz od wielu, wielu lat. Bo my w ostatnich latach tylko doświadczaliśmy takiej punktowej powodzi, prawda? 97 to już tam powiedzmy historia, ale 2010 rok, gdzie ta woda przyszła, burza odpłynęła i jakby temat wrócił na Odrze do w miarę stabilnego poziomu. Dzisiaj to jest wyjątkowy rok, naprawdę proszę zwrócić uwagę, że ta woda jest dzisiaj tak na dobrą sprawę wszędzie, a jeżeli popatrzymy na stan Odry, który się utrzymuje od wielu, wielu tygodni na jednakowym poziomie, to ja myślę, że to jest jedna z przyczyn, że ta woda w pewnych miejscach zalega. I proszę Państwa, proszę, ja ze zdziwieniem, przepraszam właśnie, dlatego że nie jestem hydrologiem, mówię, że ze zdziwieniem, są sygnały, że woda się pojawia również powiedzmy w bardzo odległych od Odry dzielnicach, nie tylko na Starym Żarnie, tak? Również na Zatorzu i w tamtych rejonach, na Pleszówku, powiedzmy w oddalonych rejonach w tej lewej części, więc to nie jest jakby punktowy problem tutaj. I dlatego myślę, że dzisiaj powinniśmy się, i tu się bezwzględnie z Państwem zgadzam, dzisiaj powinniśmy się skupić na doraźnych działaniach. Panie Jacku,
bardzo będę prosił o ten jednak małe takie sprawozdanie z tych doraźnych działań. Natomiast ten drugi postulat Państwa, że no trzeba po raz kolejny próbować się przymierzyć do tego kompleksowo, to ja ten postulat kupuję, tylko mam też nadzieję, że Państwo ten drugi postulat formułujecie z taką świadomością naszą wspólną, że to jest perspektywa czasu, tak? Tego się nie da zrobić ani z dnia na dzień, ani z tygodnia na tydzień, ani nawet z miesiąca na miesiąc. To jest na pewno proces, który będzie długotrwałym procesem. Oczywiście bardzo fajnie się szafuje środkami unijnymi. Środki unijne to nie jest taka szkatułka, z której można wyciągnąć wszystko na wszystko. Więc akurat czy na takie, czy inne działania te środki będą, to czas pokaże. Dzisiaj jesteśmy dopiero w czasie konstruowania tej perspektywy unijnej, czy akurat na działania melioracyjne, czy około melioracyjne te środki unijne będą, to się dopiero pewnie rozstrzygnie w najbliższych nie tygodniach, a pewnie miesiącach, jeżeli nie będziemy wchodzić gdzieś tam w lata. Także podsumowując, to co na przyszłość to czas, a to co doraźnie, panie, jeżeli mogę prosić, to zapraszam.